nudziki. Bez większego wstępu zapraszam na urodzinowy film mojego syna Magniego. Cześć leśnodziki, dzisiaj przyjechaliśmy na Litwę świętować moje urodziny i zapraszamy na odcinek! Cześć leśne dziki. Dzisiaj trochę inny odcinek, bo w ramach urodzin naszego syna Magniego wybraliśmy się na Litwę. Jesteśmy w pięknym miejscu, w pięknym pensjonacie w miejscowości Gazdaj, niedaleko miasta Kalwaria. To jest około 30 km od granicy z Polską. A po drodze odwiedziliśmy zoo i park dinozaurów w miejscowości Trakenaj. Zapraszam na krótki odcinek i krótką relację z naszej wycieczki. Jutro natomiast wybieramy się do lasu, prawdopodobnie już w Polsce, i Magni odpakuje swój urodzinowy prezent, który przyszedł do niego z dębowej kuźni. Braciaki! Rude braciaki! Magni, nie zbliżaj się. Magni, nie łap go za ogon. Cię odwróci, cię użre. Pokaż, jak pelikany jedzą ryby. O tak, że płyną, otwierają dziób i płyną i tak dziobem zadarzają. No zobacz. Tak ryby znajdują.
Velociraptor, no. O, patrzy na mnie. Nie? Nie zgadza się ze mną. Pamiętacie park jurajski? Takie małe zagryzły tego chłopca w lesie. Chcesz jeść? Proszę. Nie chcesz? Dobrze. Nie jest głodny. Magniś, a to jest co za dinozaur? Triceratops. Jak? Triceratops. Pięknie. I brzmi jak krowa trochę, co? Nie? Patrz, nie zgadza się ze mną. Ej, słuchajcie, nie, nie. To te małe zagryzły chłopca w parku jurajskim. Wyglądają na wredne. To dość ciekawa propozycja na piaskownicę, co? Fajnie. Chyba chcę jeszcze. Przełóż przez płot. Magni, co powiesz? 20 na 20. 20 na 20. Tauras. Złapał nas deszcz, akurat jesteśmy na obiedzie w miejscowości Kalwaria. Będziemy jeść szarpaną wołowinkę czy wieprzowinkę? Wieprzowinkę. Widać mnie w ogóle? Tak. I pijemy przepyszny kwas chlebowy. O. Pyszne. I co, jak Magni ci się podoba wycieczka urodzinowa? Elegancko. A jak wrócimy, to idziemy do lasu rozpakować prezent. Nie? No. Magni jeszcze nie wie, ale jak wrócimy z Litwy, to idziemy do lasu i jutro otwieramy prezent twój. Taki leśny prezent. Ale masz kumpla, Magni. Dziękuję. Ale tu pięknie.
Co tam znalazłeś? Idziemy zobaczyć wodospad. Podwodne przejście. Wow. Ale tak. Wyjeżdżamy z tego pięknego zakątka na Litwie, wracamy do Polski, ale zostańcie z nami, ponieważ Magni z Dębowej Kuśni przyszedł do niego prezent, więc czeka nas jeszcze rozpudełkowanie urodzinowego prezentu Magniego. Wracamy do Polski, ale jeszcze przed nami małe rozpudełkowanie, zostańcie z nami. Dojechaliśmy do Polski i postanowiliśmy zrobić rozpudełkowanie i odśpiewanie 100 lat naszemu synowi w miejscu, w którym wcześniej już byliśmy, czyli pod Dębem. Natomiast okazało się, że na miejscu tym już nie ma pięknych stoliczków i ławeczek, tylko wycinka. Ale cóż, nie poddajemy się. Przyjechaliśmy zrobić rozpudełkowanie, więc Magi zaraz otwiera swój urodzinowy prezent.
sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Magni! Pomyślę życzenie. Dobra. No? Pomyśl życzenie. Długie życzenie. Brawo! Nie powiem, co pomyślałem. No nie mów, nie zdradzaj życzenia. Bo wtedy się nie spełni. No ale pewnie. To było coś o was, tylko to powiem. Dobra, bardzo nam miło. To co? Gotowy do otwierania? Dobra, to otwieramy. My w międzyczasie zagrzejemy sobie wodę na kawę i herbatę, a Magni będzie rozpakowywał swój prezent. Nie ukrywam, że tata zamówił też coś dla siebie w tej paczce, więc wszystko jest w jednej, ale Magniego prezent też tam jest. Jeju, co to? Pokaż, bo nie wiem co tam. O, to jest krzesiwo kowalskie. To będziemy pokazywać w następnych odcinkach. Interesuje ten duży papier. Teraz ja myślę, że musimy chyba te małe zostawić, a ty otwieraj ten duży. To coś będzie wielkiego. Ale jakie ciężkie. No. No, uważaj. To dwie. Są dwie. Będzie? No. Nie, tata, to rzeczywiście, a nie, to moja. A co tam napisane? A w ksi? Nie, to jest w runach napisane Magni. Twoja pierwsza siekiera. Specjalnie dla ciebie. Tata ją zaprojektował. Nazywa się Czerwony Dzik. Brodate dziki. I jak? Dobrze? Tylko cało smaży jest, nawet drewno. Drewno jest naolejowane, no. Mhm. Co? Może być taki leśny prezent ze wszystkich innych prezentów? Ekstra. Pierwsza twoja siekiera Magni i krzesiwo kowalskie, które pokażemy w następnych odcinkach, dobra? A teraz co, testujesz siekierkę? Tak. Dobra. I rąbanko. Tego chyba nie przerąbiesz całego, co? Przerąbię, jak mi sił starczy. Jak trening? Dobrze, tata, patrz jaką dziurę zrobiłem. No widziałem. O tak. Raz z jednej, raz z drugiej. Widzisz, jak odpadają? Teraz się tak zrobić. O, w tą i w tą. Tu, tu i tu. Dobrze. I teraz obracasz. No. Dobrze, ale najpierw tata tu. No. Najpierw tu. No dobra. Później obrócę. No uważaj tylko na głowę. No, musisz trafiać. O tak. Pierwsze koty za płoty. Będziemy ćwiczyć. Jak ciacho?
Dobra. Za Grestem mam. Tak, kwaskowe. Owocowe ciasto urodzinowe. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza urodzinowa przygoda. Zapraszamy Was na kolejne odcinki. Dzisiaj Magni rozpakował swoją pierwszą w życiu siekierę i krzesiwo kowalskie, które pokażę w następnych odcinkach. To był odcinek specjalny. Urodzinowa wycieczka, rodzinna i ciasto w lesie, kawa i herbatka. Zapraszamy na kolejne odcinki, zostańcie z nami, śledźcie, subskrybujcie i do zobaczenia w terenie. Cześć! Weźcie się do lasu! 'Jak Magni, zmachany? Zmachany. Trochę poćwiczyłeś? Będziemy ćwiczyć dalej, co?